No to co, lecimy. Witam Państwa bardzo serdecznie po długiej nieobecności. Nie widzieliśmy się ładnych parę miesięcy, a wszystko dlatego, że intensyfikowałem pracę nad naszymi nowymi wydawnictwami, których sukcesywnie przybywa. Niestety nie przybywa ich tak szybko, jakbym chciał. I mnóstwo przeszkód wyłania się całkiem niespodziewanie. To znaczy ja sam pisząc mam zawsze takie złudzenie, że mogę robić dwie rzeczy naraz. To jest oczywiście głupstwo, nigdy tak nie da się zrobić. Ale gdzieś około miesiąca lutego-marca ja się tym złudzeniem karmię. Po czym jak się zaczyna robić ciepło, okazuje się, że to jednak nie jest możliwe, więc ja pracuję nad jedną rzeczą, po czym w miarę jak zaczynają zapadać ciemności, ja znowu zaczynam się łudzić, że można pracować nad kilkoma rzeczami naraz. I tak co roku. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn jest taka, że żeby pracować intensywnie, ja zlecam pewne rzeczy innym ludziom. No ale w tym roku zdarzyło się tak, że po prostu pomór padł na tych moich współpracowników i oni biedni wylądowali w jakichś szpitalach i łóżkach, chorując, więc wszystko po prostu się opóźniło po prostu dramatycznie. Rzeczy, które miały być w marcu, ukazują się teraz. Mam nadzieję, że w tym miesiącu nadrobimy wreszcie sprawę nawigatora, że wyjdzie 36 numer kwartalnika Szkoła Nawigatorów, a następny wyjdzie dopiero o czasie, czyli we wrześniu. I że będziemy już mniej więcej trzymać się tego trybu. Dlatego, że udało mi się zaplanować kilka numerów i różni autorzy piszą do nich teksty, ktoś tam poszukuje tekstów archiwalnych nadających się do tych numerów. I miejmy nadzieję, że tym razem nam się uda, nie będziemy mieli zaległości. Dzisiaj, proszę Państwa, dzisiaj przyjechała książka, nowa książka, którą przetłumaczyła nowa tłumaczka z języka francuskiego, pani Maria Werner-Mickiewicz. To jest kolejna powieść Leona Kahn, którego ja uporczywie staram się udostępnić polskiemu czytelnikowi. Książka, która mieści się w całkowicie nowym nurcie zainteresowań czytelników bloga mojego i blogów innych autorów, którzy piszą na Szkole Nawigatorów, między innymi kolegi Piotrka Kalinowskiego, który pisał o starożytności. Ja pisałem o filozofii, on pisał o mitologii, a spotkaliśmy się w jednym ważnym punkcie, któremu na imię Fenicja. I to jest, ja teraz na Państwa oczach rozpieczętuję to, ten pakiet. To książki przychodzą różnie, albo przychodzą w papierowych owijkach, co jest najlepsze, ale to już dawno się nie zdarzyło i to jest bardzo drogie pakowanie, albo przychodzą w rękawie foliowym i to jest trochę słabsze, szczególnie przy rozładunku. No ale dobra, oto na Państwa oczach wyjmuję z folii te książki, odrzucam precz te folie i oto przed nami, proszę Państwa, dziewiczy egzemplarz. Przygód kapitana Magona. O czym to jest? Co to za powieść? Proszę Państwa, wielu rzeczy można odmówić Leonowi Kahn i wiele zastrzeżeń można mieć do niego. Natomiast absolutnie nie można odmówić temu człowiekowi rozmachu. Ja czytając tę książkę, sprawdzając ją i poprawiając lekko, nie mogłem wyjść ze zdumienia, że to w ogóle jest możliwe, to co tu Leon napisał. Proszę Państwa, to jest o wyprawie fenickich żeglarzy do krainy Tarshish, czyli do dzisiejszej Hiszpanii. Wszystko to jest połączone z nieprawdopodobną ilością przygód i większość sugestii, które Piotrek, czyli Piotr, zawarł w swoich wpisach blogowych dotyczących początków kultury greckiej, która bierze swój początek w Fenicji, no chciał, nie chciał, Europa była tyryjską księżniczką porwaną przez Zeusa na Kretę, tak? Alfabet grecki jest alfabetem fenickim. Wszystkie te tropy, proszę Państwa, odnajdujemy w tej powieści. Od razu powiem, to jest powieść w stylu Płaszcza i Szpady. To jest powieść XIX-wieczna. Autor, czyli Leon Kahn, bardzo chciał być drugim Aleksandrem Dumas, ojcem. Czy mu się udało, to sami Państwo sprawdzicie. Natomiast jednego nie można mu odmówić. Rozmach ma wielki. Wszystkie sugestie, jakie były żywe w latach, kiedy Leon był dojrzałym człowiekiem, publikował swoje artykuły i książki, są w tej książce zawarte. Czyli morze na południu Afryki, które gdzieś tam zaczyna się pod Saharą.
Przedziwne i tajemnicze ludy zamieszkujące północne wybrzeża Morza Śródziemnego. Kontakty pomiędzy kulturą helleńską a kulturą fenicką. Bezwzględna i absolutna wyższość ludów semickich nad wszystkimi innymi ludami. To jest najważniejsza część tej książki, proszę Państwa. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. Fenicjanie są mistrzami świata we wszystkim. Potrafią absolutnie zrobić każdą rzecz. Nie dość, że budują fantastyczne okręty. Nie dość, że są odważni. Nie lękają się niczego. To jeszcze potrafią bardzo szybko zrobić świetny biznes z miejscowymi kacykami dzikich plemion. Oczywiście dotarcie do Tarsisz to jest tylko połowa książki, dlatego że dopiero wtedy Leon złapał wiatr w żagle i okazało się, że kapitan Magon płynie dalej, proszę Państwa, i dopłynął aż do ujścia Łaby, gdzie spotkał się z plemionami fińskimi. Potem zawrócił. Oczywiście wywyższył Celtów. No, jakżeby Francuz miał nie wywyższyć Celtów w swojej powieści. Są to jedyni ludzie, co do których można mieć jakieś nadzieje, że kiedyś się ucywilizują. Tak? Bo z tymi Egipcjanami, proszę Państwa, to wszyscy wiemy, jak jest. Egipcjanie są absolutnie najgorsi. Najgorsi. Najwspanialszym władcą na świecie jest oczywiście król Dawid. Niestety umiera. Jego miejsce zajmuje król Salomon, ponieważ kiedy kapitan Magon wrócił z mórz oblewających północne brzegi Europy, popłynął na południe, przekroczył równik, opłynął Afrykę, dostał się na dwór królowej Saby, przez Zatokę Perską, popłynął wprost do nad Morze Śródziemne i poprzez kanały, które wykopał tamtędy faraon, które ponoć istniały w starożytności, dostał się do Fenicji. Po drodze miał tysiące przygód. Został zdradzony, ścigał człowieka, który go zdradził. Stoczył chyba z 5 morskich bitew, które są tutaj opisane z niezwykłą plastycznością, ponieważ Leon, który był zażywnym jegomościem z wąsem, chyba najbardziej na świecie marzył o tym, żeby brać udział w abordażu. Tu jest po prostu fantastyczne opisy 3 przynajmniej abordaży. Bohaterowie są tak wyraziści, że wszystkie Pany Samochodziki, wszystkie książki z serii Pan Samochodzik i wszystkie książki z serii Tomek Wilmowski i przygody jego przy tym wysiadają. Są to Grecy, Żydzi, Fenicjanie, Celtowie. Kogóż nie ma w tej załodze? Proszę Państwa, i oni wszyscy dokonują niezwykłych przygód. A z tego wszystkiego, z tego szalonego konglomeratu, który Leon tutaj stworzył, wyłania się to, o czym pisał Piotrek Kalinowski na swoim blogu, czyli wyłania się prawda historyczna, do której Leon bez wątpienia, jako pracownik Biblioteki Mazariniego, miał dostęp. I postanowił to przełożyć na literaturę łatwą, lekką i przyjemną. Oczywiście w środku są ilustracje z epoki, które do tej książki były dołączone. Myśmy je też dołączyli. To są takie grafiki. Nawet dobrze wyszły. Obawiałem się, że będzie gorzej. Co tu jeszcze pokazać? Oprócz bitew morskich, nasi bohaterowie toczą też bitwy lądowe. Przedzierają się przez dębowe lasy, spotykają dzikich Finów, którzy w czasach kapitana Magona mieszkają u ujścia Łaby. Odnajdują złoża srebra, miedzi, bursztynu. Wszystkie marzenia o tym, żeby eksploatować dziewicze tereny i pozyskiwać tam towary, które sprzedaje się następnie na światowych rynkach z ogromnym przebiciem, i to wszystko, jeszcze tego wszystkiego dokonywać nie za pośrednictwem komputera, czy jakichś papierów, czy pośredników, którzy machają rękami na giełdzie, ale osobiście, własnymi rękami, wszystkie te marzenia w tej książce, proszę Państwa, się ucieleśniają. Mam nadzieję, że ona się Państwu spodoba. Ja będę o niej pisał sporo. Mam jeszcze inne książki, ale postaram się pisać o niej dość dużo. Dlatego, że rozpoczynamy nowy etap w naszej działalności, to oprócz tych tematów, które ogrywaliśmy stale, zabierzemy się jeszcze za tematy antyczne, bo one są łatwe w obróbce. To jest niezwykłe, jak łatwe one są w obróbce, ile dostępnych jest tekstów w języku polskim,
które w zasadzie leżą odłogiem i nikt się tym nie zajmuje. Akurat ta książka i treść jej, a raczej punkt wyjścia dla tych przygód, które tutaj są opisane, to nie jest rzecz łatwo dostępna. No ale my ją akurat mamy, bo wydaliśmy Leona K.M., który nie wymyślił tego wszystkiego ex nihilo, tylko miał jakieś podstawy źródłowe. On ich oczywiście tutaj w całości nie zdradza, ale jest do tej książki dołączony aneks, gdzie Leon pisze, z czego konkretnie korzystał. Oczywiście musimy pamiętać, że on to pisał u schyłku XIX wieku i tam no, to, co było wtedy osiągnięciem naukowym, dzisiaj jest jakimś anachronizmem, ale jednakowoż wskazuje to dość istotne tropy, o których się dzisiaj w ogóle nie mówi, tak? Albo pomija się je milczeniem, albo lekceważy. To ma jeszcze śródtytuł, którego ja nie umieściłem celowo na okładce, bo chciałem, żeby okładka była kolorowa i zachęcająca, a zbyt dużo słów mogłoby ten efekt zaburzyć. Przygody kapitana Magona, czyli fenicka eksploracja na 1000 lat przed erą chrześcijańską. Oczywiście wszyscy, którzy myślą, że spotkają na kartach tej książki Jonasza biblijnego i Homera, mają rację. Oni tutaj są. I to jest oczywiste, ponieważ człowiek taki jak Leon K.M., który po prostu no jest takim autorem jak Verne, tak? I tego rodzaju chwyty stosuje, no nie mógł sobie tej przyjemności odmówić. On się z tego oczywiście tłumaczy na koniec, no bo jest to człowiek jednak poważny, był to człowiek poważny, no był to francuski szpieg na Bliskim Wschodzie i dobrze skoligacony członek żydowskiej diaspory we Francji. On się z tego jakoś tłumaczy, no ale ta pokusa, no nie mógł się oprzeć tej pokusie. Także przygody kapitana Magona, czyli fenicka eksploracja na 1000 lat przed erą chrześcijańską, proszę Państwa, bardzo serdecznie Państwu polecam. Oczywiście wszystkie makabryczne obrzędy fenickie są tutaj zaznaczone, ale wyraźnie jest powiedziane, że w przeciwieństwie do niektórych Fenicjan, kapitan Magon się ich brzydzi. Czyli, że jest w porządku. Kapitan Magon nie składa ofiar Molochowi, jego marynarze też nie, ale źli Fenicjanie to robią. Źli Fenicjanie to ci z Tyru. Kapitan Magon jest z Sydonu i on jest dobry. Proszę Państwa, ciekawą warstwą jest sprawa funkcjonowania miast fenickich i kolonii fenickich na wybrzeżu Morza Śródziemnego w północnej Afryce. To jest tutaj dość dobrze opisane i nie sądzę, żeby było wymyślone. To jest poważny kawałek takiej rekonstrukcji historycznej. Nie chcę powiedzieć, że rzetelnej wiedzy, ale rekonstrukcji historycznej, która nam mówi, jak te kolonie funkcjonowały. No, funkcjonowały na dokładnie takich samych zasadach, jak w kolonie brytyjskie w XVIII i XIX wieku w tejże Afryce i w Azji. Czyli Fenicjanie rządzili obszarami podbitymi żelazną ręką. Żelazną ręką, to trzeba to powiedzieć wyraźnie. I kapitan Magon bierze w tych poskramianiach dzikusów mieszkających na wybrzeżu hiszpańskim, francuskim i berberyjskim dzisiejszym aktywny udział. Prawodawstwo fenickie, egzekucja wyroków, no, były bardziej niż surowe. Tak bym to delikatnie ujął. No ale to wszystko jest napisane ze swadą, ze śmiechem, zabawnie i myślę, że jest ciekawe. Jeszcze raz, przygody kapitana Magona, dzieje eksploracji fenickiej na 1000 lat przed erą chrześcijańską. Mam nadzieję, że się Państwu to spodoba. I że ta książka sprawi czytelnikom wiele frajdy. Bardzo dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.